wreszcie aglomeracja się kończy gdzieś tak. To jak myście z tymi szamami. Ja chętnie udzielę poradki. Drogownictwem pojemności tych szam w zależności od ilości osób i one mają być szczelne i wywożone. Mówi prawo, ja mówię, co mówi prawo. Gorzej jest, jak ktoś nie ma w ogóle szamba i bezpośrednio wpływają do fosy, a jest kilka domów. Bo też nie będę ukrywał, że jeżeli jest domek na wzgórzu, a koło wzgórza rośnie las i wszystko, to ten wpływ na psucie tej natury no nie jest tak wielkie. Gorzej jak jest już 5 domków i wszystkie puszczają. Wtedy jest już masakra. I sami wiecie, bo to widać, słychać i czuć. Problem jest, moim zdaniem, jeżeli chodzi o aglomerację, problem jest z Tuchowską, z Podlesiem. Problem polegający na tym, że oni są w aglomeracji. My nie możemy ich wyłączyć z aglomeracji, a tam spadek jest w stronę Tuchowa i tam by tam zastosować kanalizację i przepchać to wszystko do Zalasowej na skrzyżowanie, do wsi, jak to mówią na Podlesiu, no jest ciężko. Tam się zastanawiałem, czy czasem na których z łąk na dole nie zrobić takiego szamba wielkiego i wszystkich spuścić do tego, a auto by podjeżdżało 2 razy w tygodniu i ciągło by. Trzeba się nad tym zastanowić. Ale to nie wiem, czy się to ja powiem tak, Eugeniusz, że to jest wniosek racjonalizatorski i kupuję, bo w piekle wyparuję. Piekle, cokolwiek do piekła przyjdziemy, to może to wyparować. Ale są to rozwiązania naprawdę indywidualnie. Z wami będę chciał wam tak doradzić i tak, żebyśmy takie podjęli działania, żeby były niekosztowne, a mądre. Można nie mieć szamy. Można nie mieć oczyszczalni. Nie musi się podłączać, jeżeli się korzysta z ubikacji blisko obornika. I nie ma się łazienki, nie ma się ubikacji w domu. Są takie możliwości, nie płaci się nic, ale to jak się ma też lampę naftową, to prąd by wyłączył i też można. Można wszystko. Tylko że w pewnym momencie idziemy w tą cywilizację, która wymusza nam. Pamiętacie, jak śmieci, na początku tych śmieci nie było, nie było, teraz chwała Bogu, w jakiś sposób załatwiamy. Na początku ze śmieci to jak owinęła niebożyczka Stasia marmuladę w papier, to można było na podpalkę mieć. Dzisiaj tych śmieci jest strasznie dużo, tak owijają i wiecie, że jest rozwiązanie państwowe dość dobre. I też tu chcę zwrócić uwagę. Jak macie jakieś stare wersalki, jakieś telewizory, jakieś coś i chcecie to wywalić, niech broń Boże do lasu, albo na sąsiedzkie, albo do koziego rogu, albo do skrzynki. Nie, tam przede mną nie. Albo do Paryi. Trzeba zadzwonić do urzędu, nazywam się tak i tak, mam starą wersalkę, kiedy państwo odbiorą, przyjadą na miejsce i wezmą. I umówicie. Naprawdę nie wymaga. Dzisiaj ten system został tak zrobiony, że nawet jak będziecie mieć 10 worków przy budowie szczególnie. No bo czasem jak zaczynacie coś koło domu robić, ta żona nie daje spokoju, 36 remont na 35 lat małżeństwa, bo tak bywa, to się pojawiają takie, siakie, owakie śmiecie. No to też trzeba je po prostu dać do drogi. Nie ma problemu. I też nie uczcie, mówię tak, bo mam takie przypadki, że tam 2 worki więcej, no to tam daję chłopakom na piwę. Bo potem ci, co nie dają, mają wymuszenia. Także ostrożnie z tym dawaniem na lewo. Będziemy tworzyć jeszcze studium uwarunkowań i plan zagospodarowania. To jest przyszłość najbliższych pewnie 5 lat, ale już się zatrudniono. To jest ważne. Mamy studium stare, 20-letnie, a plan zagospodarowania, który będzie rzeczywiście szedł w kierunku tej zabudowy w terenach takich, które są naprawdę aglomeracyjne. Czyli jest kanalizacja, wodociąg i tak dalej. Dlatego też
chcielibyśmy, ja to powtarzam już kilka albo kilkanaście lat, wyznaczyć takie tereny, w którym moglibyśmy też w Zalasowej zacząć realizować budownictwo wielorodzinne. Budownictwo czasem oparte na tym mieszkaniu rotacyjnym, czyli budynek 10-20 rodzinny czy mieszkaniowy, gdzie czasem młodzi ludzie rotacyjnie mogliby zamieszkać, po ślubie nawet. Na parę czy paręnaście lat, dopóki się nie wybudują, ale mogliby też, bo to by było czynszowe, bo tam mieszkać na stałe, tak jak u nas w domu nauczyciela. I uważam, że nie mam takiego terenu jeszcze w Zalasowej, a musi być to w centrum blisko. To po pierwsze załatwi nam pewne sprawy, po drugie dzisiaj dużo rzeczy, dużo zatrudnienia i to będzie szło, będzie we własnym domu. Bo dużo będzie polegało na łączu internetowym i załatwianiu pewnych spraw. Zdaję sobie sprawę z tymi, którzy zajmują się handlem, że oni wiele rzeczy fakturują, zamówienia zbierają w domu, potem jeżdżą na 3-4 dni w teren, wracają, wszystko załatwiają w biurze w domu. To się nazywają pośrednik handlowy, seller manager, jak to będzie. Przedstawiciel handlowy. Tych przedstawicieli handlowych jest coraz więcej. To jest dość dobra fucha i wiele rzeczy się robi właśnie w domu. Dlatego też uważam, że taki teren, gdybyśmy mieli, powiem, najpiękniej by to było za plebanią. No, pojechał. Tylko jest pytanie. Ale najlepiej by było tu. Na górce to pasuje tak, żeby to było z dojazdem i na równym, żeby było rzeczywiście blisko do wszystkich, w centrum. To musi być w centrum. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś taki pomysł i też nie na zasadzie takiej, że ta działka od razu ma kosztować tyle, że jak w Nowym Jorku, bo są tutaj takie grunty, że po prostu zwalają człowieka z nóg. To musi być na zasadzie takich, jak się sprzedaje. To wtedy byśmy mogli tu zaraz sobie ruszyć z takim budownictwem, bo ja zdaję sobie sprawę, że ja nie dożyję, ale za 50 lat Zalasowa będzie liczyć 5 tysięcy mieszkańców, bo każdy, kto będzie miał możliwość, to przyjdzie do nas nawet z tych terenów, jednych z tych oddalekich, spod Gorlic, bo takie są tendencje biedłowe, a drudzy wrócą z miasta. Mamy piękny teren z cudnymi widokami, dobry poziom powietrza, dlatego że jesteśmy na górkach, bo to co powtarzam, niska emisja w Lubczy i w Ryglicach, jak palą w dolinach, to jest skrót, u nas to wywieje jeszcze. Także tutaj te tereny nasze są atrakcyjne. Powiem znowu na przykładzie swoich doświadczeń. 26 lat temu, kiedy zacząłem pracę w urzędzie, Zalasowa liczyła 2800 mieszkańców, dzisiaj mają już około 3300. Czyli jest tendencja, we wszystkich wsiach jest to takie zachowanie, 20 osób będzie, 10 czy będzie, a u nas jest to dość dużo, to jest 10% mieszkańców, nawet więcej, 15% mieszkańców przybyło nam. Co prawda, są to dane też takie, że są u nas zameldowani, a mieszkają w London, Dublin i tak dalej. Więc sobie zdajemy z tego sprawę. To my widzimy, ile mamy mieszkańców, dopiero wywielkamy za to Boże Narodzenie. Tak się okazuje w kościele, że można usiąść. No nic, szanowni państwo, to tyle z bieżących spraw, z marzeń i myślę, że wam oddaję głos teraz, atakujcie i spuszczamy sobie. Ja chciałam dalej z tą drogą, żeby leśnictwo oddało tą resztę tej drogi. Nie da leśnictwo. Leśnictwo nie da, ale odnośnie, proszę państwa, odnośnie jeszcze uzupełniałem może troszeczkę wypowiedź tutaj pana sekretarza odnośnie uregulowania gruntów własności. Idąc do gminy, no to patrzymy, jeżeli chodzi o kopanie rowów, o takie różne rzeczy. To
Zobaczyłem, to jest tam napisane. Teraz jeżeli ja mam, dostaję listę, że mam mieć zgody tych właścicieli. Imienne. Przedtem były tam, dobra, ktoś się podpisał. Teraz są imienne listy drukowane. Jest działka na taką i taką osobę. Patrzymy, no, nie żyje 20 lat. No i co? Jak mam co? Ja mam podrabiać te przepisy? No to jest taki problem. I jeszcze taka informacja od strażaków, żeby zgłaszać albo do mnie, albo do któregoś ze strażaków. Będą chłopaki zbierać zwłok, chcą po prostu to poszarzyć samochód i jeszcze w jakąś tam kamizelkę, po prostu takimi gospodarczymi sposobami. To chyba tyle, bo już tyle było tematów rzucone. Takie zapytanie na przykład o aglomerację na stawiskach, bo tak, no mogę się do urzędu, tu się chodzi praktycznie w przypadku, czy... Ona jest odrobinę, tam jak jest przebieg. Bo tam jak jest przebieg, ciągnęliśmy, to jeszcze Tadek jest i zdaje się jest... Mazurkiewicz będzie. I pewnie jeszcze może ten Janek, Kielizanowicz może ten Janek. A on już jest w dół, on już jest poza drogą, no Janek jest w dół. Aha. U niego już by trzeba było pchać, ale on... Czyli tam dalej nie jest jako aglomeracja w kierunku przemysłu. Ładnie jest. Sprawa wygląda tego kominku, co tu miało być wypisane, nie będzie i podatuje, jak pieniądze na przeznaczone na przeznaczone. Jest modernizowany w tym momencie, zostało zleczone. Ten monitoring. Zresztą wiecie co Państwo, jeżeli chodzi o monitoring, to tak generalnie rozmawiałem, miałem spotkanie wczoraj, przedwczoraj z dyrektorami tych szkół pozostałych, które zostały z naszą administracją. Wszyscy składają wniosek, żeby kamery były przy szkołach, a te małe szkoły na wylotach. Trzeba będzie zrobić jeden rok rzeczywiście poświęcić ze 200 tysięcy i zrobić dla całej gminy ten wniosek, to był 200 wniosek, był dobry wniosek, bo nie przeszedł. Ale bezpieczna gmina, wniosek pod względem tym, żebyśmy wiedzieli, kto wjeżdża, kto wyjeżdża. Wiecie, jak to sytuacja robiło dobrze nawet przy tym napadzie na plebanie wydłubczy, nie? Też na podstawie zdjęć okazało się, że jakaś wjeżdżał gościu samochód z rejestracją inną. To od razu wiecie, policja wie. Ten monitoring, on strasznie działa na zmniejszenie, bo wiadomo, każdego widać, kto się kręci. To po coś był, to jest pytanie. To taki założyć, która dla sumaryjnych. Ten jest modernizowany, natomiast uważam, że to co koło szkoły się dzieje, zwłaszcza jak idę, bo jestem cały nieszczęśliwy, tak odrapaną szkołę, nie mamy w żadnej miejscowości, jak zalasowej, już tam będą działania. To jest masakra. To wygląda jak na osiedlu w Belfaście. Choć nie byłem, ale widziałem na miejscu. Z tymi opornami, z tym niszczeniem tych samochodów, jest wpisany cały plac, nie? Rozmawiałem z policjantami i oni mówią, no róbcie z tym co? Monitoring gdzie macie na tamto? No to to jest problem dosyć poważny, to trzeba to przecież podważyć. Natomiast, to każdy chciałem żyć. Natomiast wiem też tak, że ciężko jest wam osobiście, ja to też powtarzam przez masę zebę, ciężko wam jest osobiście powiedzieć, że to jeździ ten i ten, bo ma numer rejestracyjny. Proszę dawać wtedy do mnie, jako do urzędnika, i ja, czy to będzie syn każdego z was, czy to każdy z was, będę musiał donieść. Bo ja wtedy wchodzę w posiadanie, jak to policjanci nazywają, wiadomości. Jeżeli wiecie, a wiecie, że to są niektórzy nasi, a jeżeli nie, no to wiadomo, monitoring. Ale numer rejestracyjny zawsze można wpisać. Ale zawsze, tam nikt nie będzie czekał, kto kiedy przyjedzie, bo oni przyjedzie o pierwszej, no to czwartej rano, albo piątej są nawet, kiedy tam nie to przyjeżdżają. Ale jest, co monitoring powinien być tak, żeby tam jest odczytany, to jest to takie. Nie no, ja zgadzam się w 100%, za to my zakładali ten monitoring lata temu i jeszcze Kaziu był sołtysem, pamiętam, że była jakaś przy dożynkach jakaś poruchawka między chłopakami i Kaziu zaraz gębę nakładał i mówi, popatrz, już jesteś zmonitorowany, koniec, było po bitce. To takie żarty. Ale proszę Państwa, jeszcze co, dobrze przypomniałem sobie plac. Zrobiliśmy plan, tutaj chodził za tym pan sekretarz szczególnie, plac przystanku w centrum, samochody z Lubczy będą się zatrzymywać na placu Maryjnym, autobusy,
Natomiast będzie taka zatoczka, natomiast wsiadać nie dało się nigdzie wykombinować, żeby wsiadać tam w stronę pani Marii, tylko trzeba iść, będzie naprzeciw Kazia Dębickiego, będzie taka, będzie tam przystanek do wsiadających. Dla wysiadających, czyli gdzieś niedaleko domu nauczyciela, ale w tamtych, jakby ktoś z Sono szedł, wsiadł, będzie chciał wsiąść, to księgę. Nie, dla wysiadających, dobra, nazywamy wysiadających, jak się ktoś wysiada, to drugi wsiada. Tak bywają takie rzeczy, nie? A jeszcze mam takie pytanie, a do kiedy jest przykładowo taki termin, na przykład jeżeli chodzi o ścieki, prawda? Czy przykładowo, żeby tak mierzyć tak konkretnie też bez odpłynnego, jaki to jest termin? Będą, proszę Państwa, dostaliśmy taki nakaz z Powiatowej Inspekcji Ochrony Środowiska, że mamy wdrożyć przepisy, które obowiązują. W związku z powyższym musimy zlustrować każdego, co robi z tym, zalecić i potem sprawdzić, czy wykonał. I tak, jeżeli idzie urzędnik do pana i pan pokazuje, tu jest szambot, a tu ma, albo pokazuje pan, to tu jest wywóz, kwitek wywieźli mi w tamtym miesiącu, to idzie, prawda dobra jest nie lepiej. Tam, gdzie się, gdzie czasem wycieka, bo to rzadko wycieka, ale czasem jak wycieka, póki nie ma sąsiada, to jest pół bity, ale jak będzie sąsiad, to będzie musieć wprowadzić wszystko tak jak trzeba, bo inaczej no, to są kary. Ale nie ma takiego terminu, że na przykład to... Ja powiem tak, że to jest na wczoraj. Ja wiem, że u pana już jest dobrze wszystko. Tak się rozstajmy. Ale jak nie, to tak, żeby nie zakłamywać rzeczywistości. No musi być dokument stwierdzający, bo urzędnik zaprasza. Co robicie? O proszę, tu mam fakturę za wywieźli szambo. Dobra, jest do widzenia razem. I to takie kontrole się będą odbywać. Trzeba mieć po prostu zbiorniki, żeby wywieźć od czasu do czasu. Panie burmistrzu, a co będzie z tą ulicą krótką? Chodzi mi nie od strony Tarnowskiej, a od strony Jagiellońskiej. Tam jest taki odcinek newralgiczny, gdzie rzeczywiście toczyły się spory od dawna. No nie można tego załatwić. Teraz już po zmarłym świętej pamięci Stanisławie nie będą mogli przyjąć teraz tą sesję, ale woda wchodzi w tą drogę, zabiera kamienie, robią takie wyrwy doły. No i teraz tak, albo tam chce być przepust poprzek drogi, żeby wrócić koło siatki pana Stanisława świętej pamięci. Bo tam jest taka lekka, ale lekko zarosła. Jest motyw na jego posesji i tam woda by przeszła. No bo trzeba to być grubo jakoś to usprawić, dlatego jest tu ulica, prawda? Więc jak to na to Państwo patrzy? Pan sądzę na ten temat odpowie. Ja tam byłem tam na tej drodze i rozmawiałem tam właśnie odnośnie tego przepustu, którym już zapadniętym, często tam byłem. Rozmawiałem najprawdopodobniej zajmuje się tym Piotr Gusarz, ale powiedział tak, że na razie nie jest ruszone nic. I wykopać trzeba uciąć drzewo. No kto by, na kogo wydać pozwolenie na ucięcie drzewa? Właśnie nie ma możliwości. Ale tam drzewo jest, to są takie sytuacje. Tam nie ma monitoringu. Można ukraść. Nie będzie już nie wykonanów, tak jak właśnie przypowiedział, ale czyli sąsiadów jest wokół tam bardzo dużo. Jeszcze jedno. Ja zgłaszałem pewnego roku, bo ulica, ulica Jagiellońska jest postawiona nie w tym miejscu. Dlaczego? No koło pana... On jest kamicowy. A tej ulicy przecież Jagiellońska się kojarzy. To jest kamicowy Jagiellońska, prawda? To jest pan na zewnątrz pana Odrębskiego. Więc krótka rzeczywiście. To to stoi od dawna. No, a ta tablica jeszcze pana Odrębskiego była postawiona w tamtym miejscu i nie wiem, jak on ten mapę czytał, chyba był nie bardzo... Upijany był. A tam pijany od razu, jak ubrany na drugę. Zmęczony. Pamiętam, że to miał próbę odprawić. Żebyśmy do tego nie... Bo nie miał. Ja myślę tak, że... Słuchajcie, to tak jak... Marzeniem moim było kiedyś, żeby tę Jagiellońską z tym dolnym dołem z jednym miejscu, a z drugiej strony przejazd tą przez Kaska, przez Kamieniec na dół, zrobić takie dość szerokie ulice, przy których mogłaby być zabudowa, bo jest to po pierwsze, ten,
na Kamieńcu, byłby dojazd do Tarnowa dużo bliższy, odciążałoby drogę naszą tutaj, tą Tarnowską. Wiem, że nie chcemy. Natomiast z drugiej strony tam tereny budowlane by były super, całe do dalniego dołu i tak. Jest to blisko do Tarnowa, co dużo mówi, zawsze te 3 kilometry, ale 3 kilometry. No, i tam była przeszkoda, wiecie jaka przeszkoda. Ale że Pan Bóg nierepliwy, ale sprawiedliwy. Polecamy i tyle. Czy jeszcze ktoś się będzie sprzeciwiał na drogi, bo polecimy. Tak odnośnie tego chodnika, to ma chęci tą stronę czerwoną. Od strony się jak gdyby kupisz nie trafił na tę brygadę, co robiła tę zatoczkę, bo ten znak, że śliska jest, ja przepis tu od kościelni. Była radna, dzisiaj nie ma, bo ona jest w szkole. Radna Kasia w tym tygodniu u starosty, specjalnie w tej kwestii, bo tam wilgotno cały rok, a w zimie, no to powoduje, że... Łowite to się przewróciła i nawet tę tyturę zwróciła i muszę się wrócić. Tyle tam jest w urzędniku i nikt nie popatrzy tam na tę zatroskę, w ogóle. Nie, wszyscy. Ja ile razy rozmawiam z tym dyrektorem zarządu, mówię, znam jutro, mówię, Leszek, na litość boską tam cieknie woda taka, że trzeba było coś zrobić. Tam by trzeba było rozkopać znowu, no to zrobić. Dlatego oni się boją, bo to wydatek będzie, bo to jest powiat. Wydatek tam będzie rzędu z 50-60 tysięcy. No to pani powinni wziąć te 2-3 wypłaty i tam wziąć i niech robi w ramach reklamacji. Nie, to jest to powiat robi. To ja bym nawet nie ruszał. To nie ruszaj. Powiatowa sprawa. A co jest to? Kiedy będzie koło nas ta droga tam, żeby to wziąć już w końcu? Nie. Tam nie jest, no na przykład, to było przejęcie. Jeżeli są wszystkie wnioski, to o decyzję idzie, to na pewno to idzie. Tutaj ale tak nie ma jeszcze wniosku, żeby to wziąć, powiedzmy, ten akty wyprowadzić, bo tak to nigdy tak no nie jeżeli nie jest, a nie buduje chyba wnioski od nas. Wszyscy napisali, że wyrażamy zgodę na przejęcie. Ale przecież to inny wpis, że na razie to nie będzie robione. Bo? Bo nie będzie, nie ma kanalizacji. A nie wody. Aha, no, jest trzymane, że nie będzie robione, bo jest to droga w trakcie przejęcia, ale tam będzie ona rozkopana, bo będzie kanalizacja. Powyższym. Ale kanalizacja raczej szła tą drugą stroną. Musiałbym w szczegółach, musiałbym mieć mapę przed, zapraszam do siebie, albo czasem jakby synowa była w Beglintach, to niech przyjdzie. Zobaczę. Luciu? Jest złożony wniosek w drogę gminną tam przez mieszkańców, no bo są zgodni na tą drogę gminną w kierunku do mnie tam. To ta droga by była około jakieś 700 metrów. Ale zgodną już ją nie nazwiemy, bo jest jedna. Zgodną ją nie nazwiemy, bo jest jedna, ale będziemy ją przejmować. Ale to tam to by była przedłużenie Tuwima do mnie, bo to jest ta droga. Można jakby była. No ale by trzeba było coś kamienia dać, no bo jak tam ten wniosek jest, dostałem takie... Jest wasz wniosek, jest w kolejności. Ale to, a kiedy to będzie robione? Kiedy to będzie? To jak mówiłem, najmniej 2 lata to trwa. No bo umieramy odpowiedź była taka, że jeszcze te słupy nie są złe i to, co my mówili. Oni muszą widzieć występującą RWP. Nie, to nie chodzi o to. Nie chodzi o to. Biskupie, żadnej odpowiedzi. Podjąć jakieś stanowisko. A to nie jest nasze. Napiszmy w jeszcze raz. Ja podpisałem sprawę wniosek. Kazimierz Adelkiewicz, który to był transformator? 14. Proszę Państwa!